Cześć. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu React.js. Dzisiaj zajmiemy się robieniem formularzy z użyciem biblioteki Formic. W poprzednich odcinkach stworzyliśmy sobie routing. Mamy routing do edycji danego elementu z naszej listy To Do, więc dzisiaj zajmiemy się dodaniem do tego prostego formularza, który pozwoli nam zmienić zawartość naszej listy tudu. Więc zaczniemy od tego, że trzeba zainstalować sobie bibliotekę Formik. Ja już mam to zrobione, więc nie będę tutaj teraz tego robił. A was też zachęcam do zapoznania się z dokumentacją Formika, która jest łatwo dostępna w sieci. Oczywiście formularze w React .js można zrobić na wiele różnych sposobów. To nie jest jedyny w zasadzie najlepszy sposób tak, na, na robienie formularzy, ale mi się bardzo wygodnie robi formularze w formiku. Dlatego dzisiaj postanowiłem Wam nagrać wideo, w którym pokażę, jak używać formika. Dzisiaj więc zrobimy bardzo prostą integrację z naszym Restowym API, a w kolejnym odcinku zrobimy nieco bardziej zaawansowane rzeczy takie jak na przykład walidację i obsługę kilku pól. Dzisiaj się skupimy nad podpięciem biblioteki, dodaniu jednego pola oraz wysłania zapytania do API Restowego. Pierwsze, co musimy zmienić w aplikacji, to musimy dodać sobie helper, który pozwoli nam pobrać tylko jedno zadanie, ponieważ do tej pory korzystaliśmy z helpera getAll. Teraz dodamy sobie helper get, który po prostu będziemy przekazywać argument ID i będziemy mogli sobie pobrać przez restowe API dane zadanie, które po prostu wrzucimy do naszego formularza. Więc tutaj mamy komponent, który jest odpowiedzialny za wyrenderowanie danego zadania z listy to do. I tak naprawdę tutaj jedyne, co musimy zrobić na początek, no to po prostu sobie zaimportować ten nasz helper get i zaraz sobie go podepniemy na komponent did mount. Jeżeli nie jest dla ciebie do końca jasne co robi komponent Dit i dlaczego w tym miejscu używamy tego getta to zachęcam do cofnięcia się dwa odcinki w tył i tam znajdziesz wytłumaczenie i odpowiedzi na wszystkie twoje pytania. Więc mamy komponent Dit Tutaj sobie zrobimy stałą to do item i do niej przypiszemy to co nam zwróci nasz helper do odpytywania API restowego. Tutaj dobieramy się teraz do parametru z routingu, czyli w momencie kiedy ktoś wchodzi na stronę slash 10 to chcemy mieć ten item ID dostępny tutaj w naszej aplikacji i to jest jakby zrobione dzięki react routerowi przez Podane po prostu jako propsy, więc tak, tutaj jeszcze sobie nasz komponent zrobimy jako async, bo tu helper get zwraca nam promisa, więc tutaj drobna ta zmiana i już widzicie, że w konsole logu wyświetla nam się dany tudu item Tutaj mamy tudu item o ID 23 i tutaj w network możemy sobie zobaczyć, że dzięki temu helperowi nasze API tutaj akurat u mnie restowe API zrobione w Railsach zostało odpytane o konkretny todo item. Dzięki temu będziemy mogli ten todo item załadować sobie do formularza. Edycji, ponieważ kiedy edytujemy dane, no to potrzebujemy je wcześniej mieć w formularzu, ponieważ użytkownik musi widzieć, co on tak naprawdę sobie edytuje. I teraz to, co pobraliśmy z naszego API, wrzucimy sobie do stateu. Użyjemy do tego funkcji setState. W, zapisałem to w skrócie todo item oczywiście możemy to zapisać jakoś inaczej item dwukropek to do .item albo po prostu w tej formie skróconej do tego dodałem sobie jeszcze flagę fetch dzięki której będę mógł e, tutaj sobie kontrolować to co mi się wyświetla w tym divie w naszym komponencie, czyli zrobimy sobie tutaj e, po prostu sprawdzenie naszego state'u i w momencie kiedy już e, dany to do item zostanie Pobrany z api, to chcemy jakby wyświetlić coś innego niż w przypadku, gdy nie mamy tego jeszcze pobranego. Dlaczego warto takie coś robić? Musicie pamiętać, że zapytania do api, do jakichś innych serwisów, zwykle wykonywane są asynchronicznie. Więc w momencie, kiedy wasz komponent się tutaj wyświetli, nie możecie być pewni, że na pewno wszystkie dane z API zostały pobrane, więc w tym celu robimy sobie taki tutaj sprawdzenie, czy nasz rekord został pobrany. I w, w zależności od tego wyrendurujemy nieco inną rzecz. Ja tutaj specjalnie spowolnię sobie w Chromie teraz połączenie z netem, żebyście zobaczyli, że jest ten pośredni stan, czyli odświeżamy. Trochę się to musi załadować, mamy loading. I ten fetch, czyli tutaj mamy jakby zmienną w naszym state komponentu, dzięki której możemy sobie po prostu kontrolować, czy e, nasz rekord tak naprawdę się załadował. Tu już tutaj mamy kandydata. Do napisania sobie takiej prostej funkcyjki, w której zwrócimy po prostu item ID, bo jak widzicie, już w dwóch miejscach mamy taki długi zapis: this, props, match, params, item ID, i to w skrócie sobie po prostu wrzucimy do osobnej funkcji, żeby po prostu w funkcji render oraz w komponent mount móc się posługiwać tą formą skróconą. Tutaj już wyłączę, jakby spowolnienie naszej sieci w Chromie. To było tylko i wyłącznie do celów demonstracyjnych, żeby wam pokazać po prostu ten pośredni stan loading. Bo bez tego, no to tak naprawdę to się ładowało od razu. Trzeba pamiętać, że ja mam tutaj serwer lokalny, więc, więc dlatego to tak naprawdę od razu było widać, że te rekordy są pobrane. Więc teraz przechodzimy tak naprawdę do sedna sprawy z dzisiejszego filmiku, czyli już możemy zaimportować sobie Formik. I możemy go sobie tutaj ładnie wyświetlić wewnątrz naszego komponentu. I oczywiście nasz formularz chcemy wyświetlić w momencie, gdy dany rekord już jest pobrany, tak? bo w momencie, kiedy tego rekordu jeszcze nie mamy, no to tak naprawdę no, nie chcemy wyświetlać formularza, chcemy wyświetlić loading. Więc w dokumentacji Formika możecie zobaczyć, że jest kilka sposobów na jakby zdefiniowanie formularzy w Formiku. Ja osobiście tutaj przyjąłem taktykę, że użyjemy sobie po prostu komponent Formik i do niego jako props przekażemy funkcję do propsa render. I teraz tutaj ta funkcja render by móc wyrenderować tak naprawdę formularz, no to przyjmuje kilka różnych parametrów, i na początek, oczywiście, jest to, jest to parametr values, jest to parametr errors. Który w drugim odcinku zobaczycie, że tak naprawdę pozwoli nam obsłużyć walidację. Mamy też parametr Touch, mamy Handle Blur. Te nazwy mogą Wam już jakby sugerować, co tak naprawdę w nich będzie się znajdowało i która z nich to funkcja, a która z nich to tak naprawdę flaga ale wewnątrz dokumentacji formika także możecie sobie dokładnie przeczytać, co każda z tych jakby zmiennych będzie tutaj robiła. Zaraz myślę, że jak zacznę już pisać ciało tej funkcji render, to zobaczycie tak naprawdę po co te, są, po co te zmienne tak naprawdę przechowujemy, przekazujemy i zobaczycie, myślę, że wtedy Wam się to nieco bardziej rozjaśni. Więc zaczynamy od form, czyli tak jak z HTML-a, jak tworzymy formularze w HTML-u, e, mamy e, znacznik form, a wewnątrz niego wrzucimy sobie na razie jeden input, który nazwiemy sobie content oraz za chwileczkę wrzucimy także button, który pozwoli nam zasubmitować ten form. I teraz już widzicie, że wewnątrz tego forma już posługuje się tymi zmiennymi, które jakby zostaną przekazane do tej funkcji podanej jako props do render. Czyli w momencie, kiedy mamy input i dajemy mu nazwę content, od razu możemy podpiąć sobie funkcję onChange. I przekazać tam handle change. I to już są jakby funkcje, które daje nam formik. Czyli w rzeczywistości, gdy będziecie robić sobie na piechotkę formularz bez używania formika, to tak naprawdę musicie napisać sobie funkcję dla każdego inputu on change, do której po prostu przekazujemy, którą trzeba obsłużyć. Tak? I tutaj jedyna różnica jest taka, że będziemy korzystać z formika. I tak naprawdę formik już tą funkcję handle change ma napisaną za nas, więc nie musimy tego robić, ale to zaraz myślę, że, że Wam się nieco to bardziej rozjaśni. Więc do formika także warto przekazać initial values. Tutaj chodzi o to, że tak jak mówiłem, jeżeli chcemy mieć formularz edycji, to tak naprawdę potrzebujemy mieć jakieś dane, które na początek powinny zostać wyświetlone wewnątrz tego formularza. My to mamy w state'cie. Mamy to w state'cie w zmiennej to do item i ją sobie tutaj rozbijam do tego obiektu initial values. I ważne jest to, żeby jakby te initial values pokrywały się nam z nazwami naszych inputów. Czyli w momencie, kiedy my mamy to do item od nas wzięty z API, to jakby zawartość tego to do itema czyli jego treść na przykład, nie wiem, sprzątnąć albo wyrzucić śmieci, to wszystko znajduje się w atrybucie content. I tutaj input ma name content i formik z initial values z tego obiektu weźmie sobie zawartość atrybutu content i wstawi ją do tego inputa. Czy to zadziała, to zaraz zobaczycie. I teraz analogicznie do, do jakby możemy do formika przekazać funkcję jako Props OnSubmit, która zostanie wykonana w momencie gdy formularz zostanie zasubmitowany. I tutaj na razie sobie napiszemy konsol żeby po prostu zobaczyć. Co tam się w tym console logu pojawi i czy faktycznie coś się pojawi. Więc mamy formik, formika sobie importujemy z biblioteki formik i zgodnie z dokumentacją budujemy sobie teraz e, nasz formularz z initial values, z, z, jakby z początkowymi wartościami, które pochodzą od nas z API. Mamy funkcję submit, która na razie nic tak naprawdę nie robi, oprócz tylko wyplucia. Tego, co do niej wpadnie, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wszystko działa. No i mamy prosty input, nazwany content, do którego mamy podpiętą funkcję handle change. Na razie mamy bardzo prostą rzecz, i już widzicie, że no, ten formularz nam się załadował, i zgodnie z tym, co mamy pobrane z API, to po prostu, jakby input został uzupełniony, więc formik nam tak naprawdę ułatwił to. I teraz widzicie w momencie kiedy submitujemy formularz, no to to co mamy w statecie, to automatycznie nam się tutaj zapisuje i jak widzicie mamy po prostu zmieniony nieco ten obiekt naszego konkretnego zadania w statecie. No i teraz co trzeba zrobić? Mamy to w naszym state, więc przydałoby się to, co user wpisze w formularz w momencie zatwierdzenia formularza, no nie tylko wyświetlić to z użyciem console loga, ale także przydałoby się to po prostu puścić do naszego restowego API z powrotem. I teraz, tak jak wcześniej, zaimportowaliśmy sobie helper get, tak tym razem posłużymy się update'em. I update dla przypomnienia, no to przyjmuje u nas dwa parametry. Dwa argumenty. Przepraszam. Pierwszym z nich jest oczywiście ID, czyli wskazanie jaki rekord w naszym restowym API chcemy zaktualizować, a drugim argumentem jest obiekt z danymi, które chcemy po prostu zmienić. I my w naszym przypadku to co ten formik tutaj przechowuje, tak? Czyli cały ten nasz state, który ustalamy w komponent dit mount. Odeślemy, tylko że odeślemy oczywiście już go w zmienionej formie, tak ponieważ w momencie kiedy formularz zostanie zaktualizowany, czyli ktoś w tym polu na przykład zmieni zdanie nie wiem, wyrzucić śmieci na posprzątać w mieszkaniu, no to ten obiekt, który będzie aktualnie zwrócony tutaj w metodzie onSubmit jako values, czyli te, te nasze wartości z formularza, no to będzie miał nową treść, tak? I ta nowa treść odeślemy ją do naszego restowego API. Więc e, tak naprawdę e, tutaj na razie to będzie taki, no, bardzo prosty formularz bez, e, bez obsłużonej walidacji, bez obsługi błędów. E, na razie tylko jedno pole, ale zobaczymy, czy to e, zadziała. Więc robimy update i jak widzicie tutaj w zakładce Network już pojawił się nam PUT, czyli tak naprawdę od, wykonaliśmy zapytanie do naszego RESTowego API. Tutaj widzicie sobie logi od, od RESTowego API na konkretny to do item wysłaliśmy parametry to do item z, z po prostu z tymi nowymi wartościami, które mamy e, zapisane w naszym formularzu. I tutaj widzicie, że wykonał się update na bazie danych, więc możemy się już cofnąć. I sprawdzić, czy te zmiany, które zostały wprowadzone przez formularz, czy faktycznie one zapisują się w bazie. Więc tutaj mamy jakiś taki śmieć, SASA, i tutaj sobie po prostu zmienimy to na TeachReactJS. Dajemy update. Put się wykonał. Wracamy na poprzedni ekran, i tu widzicie, że już to jest zaktualizowane, a ten ekran, on odpytuje z użyciem naszych helperów, nasze restowe API. Więc w tym momencie już mamy bardzo prosty formularz napisany w formiku. I co tak naprawdę ten formik daje? No Formik daje nam pewien zestaw takich prostych funkcji do handle change'a, do handle submit'a. Dzięki temu możemy szybko sobie zrobić działający formularz bez pisania tych funkcji na piechotę.